Cześć, witajcie, z tej strony Space, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku z otwierania skrzyneczek na stronie CSGO Skins w gwoli przypomnienia. Oczywiście łapkę, to już mam nadzieję, że już jest zostawiona, więc o tym nie muszę przypominać. Z kodem ESPACE 10% na start i 2 złote 10 polskich groszy przy doładowaniu. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapytać się, co dzisiaj w odcineczku sobie, Michałek, zrobisz? Już ci tłumaczę, drogi widzu. Dzisiaj mam zamiar przebić tutaj swoje możliwości. Z małej sumki mam zamiar zrobić fortunę. Więc ostatnio gdzieś ktoś mi dał jakiś feedback, nie otwierałeś żadnej kosy. Mówię, no problem. Dzisiaj otworzymy kosę. Zjeżdżamy sobie tutaj na sam dół, ale jeszcze zanim, to chyba nie muszę wspominać o tym, że jest jeszcze darmowa skrzynia, którą również sobie możesz otwierać, nawet nie mając środków tutaj, więc dlaczego nie? Co mi cię z niej poleci? Desert Storm. Ten czy ten? Mam nadzieję, że ten będzie 8 groszy, jesteśmy do przodu, widzicie? Zaczynamy już tutaj od małej fortuny, ale to nic. Zjeżdżamy sobie tutaj na skrzynię i dziś, tutaj, moi kochani, otwieramy skrzynkę z nożami. Skrzynkę z nożami. Ostatnio nie było noży, ostatnio był do wygrania kałaszek. Dzisiaj może jeszcze nie będzie to kosa, ale również zostaw swojego trade linka w opisie, w opisie kanału lub ID w komentarzu i też sobie wygrasz skina. Więc pierwszy case, jedziemy na grubo, w ogóle nie zatrzymujemy się nic, nic się nie zatrzymujemy. Lecimy z kosą, więc moi kochani. O, jak nie zjedzie, to będzie git. 517 zł. Jesteśmy delikatnie tutaj na minus, ale na przykład patrząc po tych tutaj okolicznych, to jesteśmy dobrze. Wiadomo, z tych kosek tutaj chyba najbardziej to bym chciał albo właśnie Butterfly'a Fade'a, albo M9. Jestem w ogóle wielkim fanem M9. Lubię takie potężne kosy. Miałem kiedyś, ale już dawno temu, zwykłego bajoneta. Marble Fade'a i miałem Dopplera. To by po prostu najlepsze, co istniało. Wszyscy pisali, wow, fajna kosa. A teraz mam nóż składany i piszą, o, kosa. Więc tak to wygląda. Wybierzemy sobie jeszcze tutaj jakąś skrzyneczkę. Myślę, że jesteśmy eleganccy, więc wybierzemy sobie Elegant Knife, ale podbijemy sobie tutaj delikatnie dropika, czyli za dwukrotność. I mam nadzieję, że spadnie nam coś wymarzonego tutaj. Oj. No liczę na coś. O kurde, tutaj to. Z tego nie zrobimy mojej fortuny. Z tego to zrobimy. To ja to sprzedaję, nawet nie ma co na to tutaj patrzeć. Trzeba w takim razie odkuć się inaczej. Moi drodzy, stworzymy bitwę. Stworzymy bitwę, dodamy skrzynki. Dodamy skrzynki Bravo. Dodamy skrzynkę. Dodamy skrzynkę. Kurde, coś tutaj takiego. Wiecie, takiego. Jest jedna Bravo, taka normalna. Damy Danger Zona. Damy coś taki, kurczę, koło stówy, jakąś taką skrzyneczkę fajną. Koło stówy jakaś taka skrzyneczka. Niech będzie to. Dobra. I niech będzie też jakaś taka do dyszki. Na przykład niech to będzie Ember. Łączny koszt to jest 257. Tak troszeczkę tutaj bardziej jeszcze to dobił pod Elegant skrzynkę. Elegant skrzynka to jest 320. 320 jest to git. Dodaj skrzynki. Tak się to prezentuje. Jeszcze jedną. I może damy coś tutaj koło. Kurde, tu już jest takie większe. Pull case, trudno, 530 zł. Dodamy skrzynki. Rozpoczynamy bitwę. Tutaj dajemy utwórz. Poczekamy sobie i ewentualnie damy tutaj bota. Bot i samo. Jeden na jeden z Isamo. Tutaj jest, mam nadzieję, do wygrania dużo. Dużo, ale czy wiele?
Dobra, ja 40, on 37. Jemu chyba lepiej teraz. 4, mi 38 groszy, ale w głównym rozrachunku... Okej. 140. Topy 90 jest ładne, więc jest więcej warto od tego teka. Dobra. Też wydaje mi się, że ja plus. Ej, dobra, na razie patrzcie, jaka jest tutaj przebitka. Jaka jest tu przebitka? 300. Patrzcie. Patrzcie, jak tutaj. Łączny koszt bitwy to był 530. A no może skiny nie powaliły, ale. No kurde. Odkułem się tą skrzynią. Więc to sobie sprzedamy. Ale pasuje nam coś jeszcze tutaj. Tutaj nam pasuje coś jeszcze. W ogóle. Ustrzelimy sobie jakiegoś skina. Tutaj macie taką też walutę, która się wam zbiera. Więc możecie sobie na przykład, o, pyk, kaczuchę ustrzelić. I ustrzeliłem, może nie najlepiej, ale ustrzeliłem. To teraz tego, pyk. Kurde, teraz tu mogę strzelać, teraz po środku. No dobra, dobra. W strzałach jestem słaby. Szybkie szoty jak Mbappé. Co tutaj mamy? Essential Case. Mamy tutaj, moi drodzy, kałacha Simowa. Ale mamy tutaj rękawice. Ja mam coś, ja w rękawice celuję, więc teraz spadają rękawice. Mam taką nadzieję oczywiście. Jest P90, one jest trochę warte. Przynajmniej kiedyś było. 47 zł. No połowa skrzyneczki się zwróciła, ale otworzyło mi jeszcze raz. I następną skrzynię otworzymy sobie. O, zos... Aj, nie. Szkoda, że spadł na to. Ta awupka coś tam jest chyba warta. Dobra. Zbustujemy sobie tutaj za 168 zł. Mam nadzieję na coś lepsze. Jest i kałaszek Asimo. Jest, mam nadzieję, że jest. Dobra. Jest kałaszek Asimo za 150 zł. Cały czas nie jesteśmy tu jakby pod plusem, ale bliżej jakby celu skrzynki. Teraz, drogi widzu, masz czas napisać w komentarzu swoje Steam ID, a ja ci teraz losuję skina. Pa! Wchodzę w skrzyneczkę tutaj. Co powiemy na G2? Z tej skrzyneczki teraz leci coś dla ciebie. Proszę, dla ciebie, dlaczego nie? I dla ciebie, kochany widzu, leci kałaszek. Więc ostatnio był kałaszek i teraz jest kałaszek. Ale na przykład stwierdzisz, a nie wygram, powiem koledze, żeby napisał. Dla kolegi też coś znajdziemy. Kochamy widzów, więc dla widzów damy tutaj miłosną skrzyneczkę. A z miłosnej skrzyneczki, o, ale ktoś przygazował mi na ulicy, leci P250. I P250 może niedrogie, ale głowy, myślę, z tego ci będą siadać. Co my tu jeszcze możemy otworzyć takiego dobrego? Otworzyłbym takiego coś wiecie. To bym sobie otworzył. Tutaj jest, są rękawice. Jest neonowa rewolucja, ale są mi doplerki, więc mam nadzieję, że doplerek tu się uśmiechnie do nas. Ale jednak będzie to AWP, które nie jest na pewno warte 210. 150 zł to jest warte, co? Kurde. A zobaczymy, jak pod zamianką by to wyglądało na przykład. Czy moglibyśmy sobie to na coś... Tu jest ogólnie taka wymieniarka jeszcze, jakbyście chcieli, na przykład mieli jakieś parę skinów. Czy na przykład, o, rzucamy sobie wszystkie skiny i moja łączna wartość skinów jest 880 zł i na przykład możemy sobie wybrać kostkę, na przykład Boy Knife'a za podobną cenę. Jest to spoko ogólnie, bo możemy sobie fajnie te skrzyneczki powymieniać, ale, ja bym tutaj zjechał sobie jeszcze troszeczkę na dół i Bravo Case'a otworzył. Bo Bravo Case jest legendarną skrzynką CS-owską. Oj, taką chyba nie zostanie i nie otwierajmy jej już nigdy więcej. Chociaż 42 zł. Nie jest aż taki duży minus, jak się spodziewałem. No dobra. Tutaj może... Tutaj sobie coś z tego wybierzmy. Może nie za 400 zł, za 500. Ale za 40 z agentami. No ten taki tutaj, myślę, że tylko dwóch dych. Dwie dychy, tak jak myślałem. Dobra.
Ja bym jeszcze raz tę bitwę wygrał jakąś. Albo dołączył do jakiejś bitwy. Albo dołączył do jakiejś bitwy, ale bitwy takiej, wiecie, małej. Kurde. Dołączyłem tu? Dołączyłem. Dobra. To jest jedna skrzynka. Jedna skrzyneczka. Złoty 85. O! Złoty 26. 2,56 wygrana. Można. Jeszcze parę zer i byłbym miliarderem. Dobra. Ja sobie stworzę. Stworzę sobie na noże. Stworzę sobie na noże. Jak to się nawet rymuje. Pyk. I to tyle. I to tyle. I to jest nowa bitwa, tylko czekajcie, standardowy, nie że underdoga. I damy sobie czterech graczy. I ja sobie tu boty po prostu wpieprzę. Chyba, że ktoś wejdzie do gry. Chyba, że ktoś wejdzie do gry o tą skrzyneczkę, ale dobra. I Samu, wiadomo. Michael, bo mam Michał, więc Michael to prawie Michał. Więc liczę, że imiennikowi da wygrać. I niech będzie Emily. Niech będzie mi. Aha, tu jest ich procent wygranych. Dobra. I liczymy po prostu teraz na turbo farciora. O kurde. O. Widzicie. Widzicie. Dziadek i Samu zawsze wygrywa. Dziadek i Samu wygrywa zawsze. Porobił mnie tu na kosę. Kurde. No nie, tak fortuny tutaj nie zbijamy. Tak fortuny tutaj nie zbijemy. Więc myślę, że tutaj jeszcze Ninja Case jest do otworzenia na zakończenie. Jest do otworzenia to. Daj mi, o! O, jednak mi nie da. Jednak geo za 2,44. Dobra. Dobra. Drogi widzu. Jest dla ciebie kałaszek. Jest dla ciebie P250. To musi być jeszcze jeden skin. Piszcie oczywiście w komentarzach swoje ID-ki albo na profilu miejcie w opisie. Są wakacje, ja ci Summer Case otwieram i coś stąd sobie dostaniesz fajnego. O! To jest dobry gloczek. To jest dobry gloczek. On tylko dychy jest warty. Więcej niż dychy. No to to jest do wygrania przez ciebie. Tak jest, są trzy skinki. Oczywiście losowanie będzie jakieś tam osób. Będzie jakieś losowanie osób, nie że jedna osoba, trzy skiny, tylko trzem widzom. Ja bym sobie jeszcze na zakończenie jednak dodał tutaj anturażu, że tak powiem, i liczył, że coś dobrego stąd wypadnie. Więc, moi drodzy, to nie jest wart na pewno 420 zł, ale jest warte 294, więc praktycznie tylko 120 zł jestem na minusie. No i co? No i co? Jeszcze coś. No to jest, wiecie, gigabuła. Tutaj jeszcze coś odda, na pewno. Oj, ten gloczek jest na przykład fajny. Ten gloczek jest fajny. Ta P90 jest tania, ale gloczek na przykład fajny. Ogólnie bardzo lubię takie przekoloryzowane skiny. Na przykład fajny jest ten USP. Ale, na przykład Wildfire, kurde, coś z motywem ognia, to jest turbo. To jest turbo. Ja mam ogólnie wymarzoną kosę, którą mam nadzieję, że uda mi się tutaj zrobić. I jest to karambit. Jest to karambit. Mam nadzieję, że z któryś z tych skrzynek poleci w końcu karambit. I będę mógł sobie, kurde, tutaj spiejeżyć lepiej. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Ja was standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę, subika, zafollowowania Instagrama, ale o tym chyba nie muszę wspominać, bo wszystko jest w opisie. Pamiętajcie, kod ESPACY 10% przy doładowaniu i 2 zł 10 groszy. Uważam, że może nie dużo, ale na start, na jakieś takie tutaj pierwsze potrzeby nada się. Więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeżeli dotrwałeś, to jesteś sztywnym gitem i widzimy się już następnym razem. Do zobaczenia. Nara!